Cześć, z tej strony Kador, to jest prezentacja i recenzja dodatku Gold do gry Farming Simulator 15. Kupując dodatek Gold, mój Farming Simulator zupgrade'ował się do złotej edycji. Właśnie mogliście kupić złotą edycję oddzielnie lub kupić sam dodatek i wtedy gra automatycznie stawała się Gold. Okej, więc może przejdźmy właśnie do save'a, którego sobie przygotowałem, na którym mam już ustawione maszyny. Zaczynajmy. Tutaj standardowo są trzy grafiki, w skrócie prezentujące mapkę oraz opisy właśnie tej mapki. Jak ktoś chce, to niech oczywiście sobie przeczyta. Oczywiście ktoś, kto nie ma dodatku, bo jak ktoś ma, to już zapewne sobie to przeczytał. Dobra, jesteśmy już na farmie. Mam tutaj, jak już mówiłem, kupione wszystkie maszyny, które się w tym DLC znajdują, za wyjątkiem kombajnu Rossellmann Żniwa, gdyż ja kupiłem grę na CDP.pl i tam właśnie ten kombajn w formie dodatku za zamówienie gry przed premierą nie był dostępny, więc niestety tego starego kombajnu nie mam, ale tak to mam właśnie wszystkie maszyny, które w tym dodatku zostały dodane, więc może zacznijmy sobie po prostu po kolei przedstawiać każdą z osobna. Okej, na pierwszy rzut idzie Zetor Crystal 12045. Jest to ciągnik, którego cena wynosi 52 tysiące euro, a moc to 121 koni mechanicznych. Wejdźmy sobie do środka, posłuchajcie, jaki ten ciągnik ma dźwięk. Bardzo ładnie wykonany mod, bardzo dobrze, że dodali właśnie tego Zetora Krystala, bo chciałem tego typu właśnie ciągnik DLC, taki stary. No i się na szczęście doczekałem. Okej, przejdźmy do następnej maszyny, czyli Zetor Major 80. Jest to ciągnik, który kosztuje 58 tysięcy euro oraz ma moc 75 koni mechanicznych. Wejdźmy sobie do środka i posłuchajmy, jak działa silnik. W środku jest oczywiście ładnie zrobiony. Przejdźmy do następnej maszyny, czyli Zetor Proxima 120 Power. Jest to ciągnik, który kosztuje 98 tysięcy euro, a jego moc to 117 koni mechanicznych. Jak widać, ma tutaj konsolę, czyli ten ciągnik, do tego ciągnika będzie można przyczepić tura. A właśnie, posłuchajcie, jak chodzi. Całkiem fajny właśnie ma dźwięk silnika. Dobry mod właśnie będzie dzięki temu, że ma tura. Przejdźmy dalej. Ostatni ciągnik z tego DLC, czyli Zetor Forterra 150 HD. Jest to ciągnik, który kosztuje 136 tysięcy euro, a jego moc to 147 koni mechanicznych. Podejrzewam, że będzie to mój drugi ulubiony ciągnik z tego dodatku, zaraz właśnie po Zetorze Krystalu. Jest to właśnie najsilniejszy ciągnik z tego dodatku. Niestety nie dali żadnego jeszcze bardziej silnego ciągnika, no ale trudno, musimy to jakoś przeżyć. Teraz przejdźmy właśnie do kombajnów. Na pierwszy ogień pójdzie kombajn Rossellmann Akros 595+, który kosztuje 189 tysięcy euro. Ma moc 325 koni mechanicznych. Jego zbiornik mieści 9000 litrów zboża i właśnie do tego kombajnu jest przeznaczony header Rossellmann Powerstream 700, który ma 7 metrów szerokości. Oj, nie do tego wsiadłem. Tak się ten, w ten sposób się ten kombajn właśnie rozkłada. Tak wygląda w środku. Oczywiście jest tu też pogląd na zbiornik. Niestety nie ma tutaj
w headerach, że właśnie chodzą te noże w headerze. To jest dla mnie dość dziwne, myślałem, że w dodatku to dodadzą, ale niestety nie. Dobra, przejdźmy do następnego kombajnu, czyli... No, nie mogę skoczyć. Russell Mesh Torum 760. Jest to kombajn, który kosztuje 342 tysiące euro. Jego moc to 490 koni mechanicznych oraz zbiornik na ziarno pojemności 12 tysięcy litrów. I właśnie do tego kombajnu przeznaczony jest header Russell Mesh Power Stream 900, który ma szerokość 9 metrów. I jest też header do kukurydzy Russell Mesh Argus 870, który ma długość 5,7 metra i kosztuje właśnie 32 tysiące euro. Ten header do kukurydzy chyba możemy do tych obydwu kombajnów Russell Mesha używać, aczkolwiek jeszcze tego nie testowałem, ale na pewno nie jest do tego Toruma. Okej, przejdźmy do wnętrza tego kombajnu. W ten sposób się właśnie rozkłada. Bardzo ładny kombajn. Oczywiście motowidła można tutaj ustawiać jak się tam chce. Dobra, idziemy dalej, żeby nie przedłużać. Tutaj mamy już sieczkarnię o nazwie Russell Mesh RSM 1403. Sieczkarnia ta kosztuje 229 tysięcy euro oraz ma moc 442 koni mechanicznych, czyli jest mniejsza, tańsza i troszeczkę mniej wydajna niż ta sieczkarnia Crown, ale to lepiej, bo będzie bardziej przystępna na początku gry. Tu jest właśnie również header do kukurydzy Russell Mesh 600R, który kosztuje 35 tysięcy euro i ma szerokość 6 metrów. No w porównaniu do tego headeru, co jest do sieczkarni Crown, to tamten ma szerokość 10,5 metra, ten ma tylko 6, ale myślę, że i tak to jest wystarczająco. Kolejnymi przystawkami właśnie do tej sieczkarni jest przystawka do zbierania pokosów trawy o nazwie Forab 370, kosztuje 11 tysięcy euro i ma 3 metry szerokości. I drugą przystawką jest Russell Mesh Grass Header 500D, czyli jest to przystawka do bezpośredniego koszenia i wciągania trawy do wnętrza sieczkarni. Kosztuje ten header 28 tysięcy euro oraz ma szerokość 5 metrów. Okej, myślę, że możemy iść dalej. Tutaj jest ciężarówka Tatra Phoenix Agro Truck z napędem 6x6. Właśnie ta ciężarówka kosztuje 165 tysięcy euro i ma moc 462 koni mechanicznych. Jest bardzo ładnie zrobiona, jej maksymalna prędkość to 66 km na godzinę. Ma troszeczkę większą moc niż ta ciężarówka Mana, co jest oryginalnie w grze, ale za to ma troszeczkę mniejszą maksymalną prędkość. Okej, idziemy dalej. Teraz przyszła pora na osprzęt. I tutaj na pierwszy ogień przyczepa Farmtech TDK 1600. Przyczepa ta kosztuje 14,5 tysiąca euro oraz jest o pojemności 15 tysięcy litrów, czyli więcej niż ta najmniejsza przyczepa, co jest w tej grze. Marki, zaraz wam powiem, czekajcie. Czyli ta przyczepa jest większa od tej przyczepy, ale znowuż mniejsza od tej, czyli coś pomiędzy. Idealnie na takie małe zetorki, co tutaj są. Oczywiście tą tutaj plandekę można ściągać. Idziemy dalej. Tutaj mamy pług Querland AB85.
Pług ten kosztuje 12 tysięcy euro, ma szerokość roboczą 1,9 metra oraz wymaga ciągnika o minimalnej mocy 92 koni mechanicznych. Jest, jak widać, to pług czteroskibowy i nieobracany, czyli w przeciwieństwie do tych pługów, które są oryginalnie w grze, ten pług jest nieobracany. Tak więc to jest taka różnica. Idziemy dalej, mamy tutaj talerzówę Querland Qualdisc Farmer 3000. Cena właśnie tej talerzówy to 8200 euro, szerokość 3 metrów, znaczy szerokość robocza to 3 metry i wymaga ciągnika o minimalnej mocy 90 koni mechanicznych. Dobra, idziemy dalej. Tutaj mamy siewnik Querland DL w cenie 9000 euro, szerokości roboczej 3 metrów. W zbiorniku mieści się 750 litrów zboża i wymaga ciągnika o mocy minimum 75 koni mechanicznych. Jest to siewnik zbożowy. Tutaj mamy natomiast siewnik już do kukurydzy i do buraków, czyli Querland Optima V. Kosztuje właśnie ten siewnik 12 tysięcy euro, ma szerokość roboczą 3,8 metra. Jego zbiornik mieści 600 litrów ziarna oraz wymaga ciągnika o minimalnej mocy 70 koni mechanicznych. No i ostatnia maszynka w tym DLC, czyli Crown Exacta L700. Jest to rozsiewacz do nawozów. Kosztuje 4,5 tysiąca euro. Jego szerokość rozrzucania nawozu to 12 metrów, a pojemność nawozu to 700 litrów. Okej, to by były właśnie wszystkie maszynki w tym DLC. Jeszcze sobie troszeczkę objadę nasze gospodarstwo. Tutaj mamy, jak widać, takie hangary na uprawy. Tutaj jest hangar na wióry drzewne. Obok jest hangar na buraki. Tutaj też jest taki fajny taśmociąg. Oczywiście do ładowania tych naszych buraków na przyczepę. No i ostatni hangar jest na ziemniaki. Również jest tutaj taśmociąg do ładowania tych ziemniaków na przyczepę. Co jeszcze jest na naszej farmie? Tutaj są takie, myślę, garaże. Znaczy taka wiata, to jest jedynie daszek. I tutaj będziemy mogli przetrzymywać, między innymi przetrzymywać nasze pojazdy. Dalej jest kolejny garaż właśnie na pojazdy w takim wschodnioeuropejskim stylu. W ogóle ta mapka jest w wschodnioeuropejskim stylu, ale bardziej to jest właśnie taki stary PGR, stara jakaś spółdzielnia, więc to właśnie w tym stylu wschodnioeuropejskim, a nie tak jak wygląda to teraz, tylko takie gospodarstwa z czasów socjalistycznych. I tutaj jest ciekawa rzecz, bo jest kanał, słuchajcie. Więc na pewno wiele osób będzie się bawiło w ten sposób, że będzie wyjeżdżać z pojazdami na kanał i oglądać, co one tam mają pod spodem. Bo widziałem wiele modów, jakichś tam modeli budynków, które mają kanał, więc to się pewnie niektórym spodoba. Co my tu mamy dalej? Zaraz sobie zobaczymy. Tutaj są nawozy właśnie. W tym miejscu możemy napełniać nasze opryskiwacze i tak dalej. Tutaj jest paleta z zbożami, tutaj będziemy mogli napełniać siewniki. Tutaj jest, o ile się nie mylę, silos, w którym będziemy mogli napełniać przyczepę ze zbożem. Tutaj stacja do tankowania. O, właśnie tutaj jest ten silos. Tutaj będziemy wysypywać zboże, a z drugiej strony właśnie je wsypywać na przyczepę, jeżeli nam się zachce. Idziemy dalej. Tutaj mamy mini silos, w sumie nie mini, bo jednak jest dość duży, większy niż na mapie Bjornholm. Silos na kiszonkę. A znajduje się on w tym miejscu, gdyż tutaj jest właśnie obora dla krów. I powiem wam, że ona wygląda całkiem fajnie, całkiem klimatycznie. Podoba mi się właśnie tak ta obora wygląda. I co oczywiście na plus, jest ona blisko farmy. W przeciwieństwie do tego, co było wcześniej na mapie Bjornholm, tam były krowy dość daleko od farmy, a teraz właśnie pastwisko krów jest tuż przy samej
farmie. Niektórym może się to podobać, niektórym nie. Mi się to akurat bardzo podoba. Tutaj mamy zbiornik z gnojowicą na farmie. A tutaj będzie się pojawiać obornik. Dobra, przejdziemy się na drugą stronę ulicy, bo tam też mamy pewne elementy naszej farmy. No więc tutaj mamy miejsce, w którym możemy sprzedawać słomę, siano, właśnie bele słomy, siana i tak dalej, jeżeli ich nie potrzebujemy. Idziemy dalej. Tutaj mamy wagę. Zaraz zobaczymy, ile ten zetorek waży. Tony 834 kg. Czyli ta waga działa, to już testowałem, potwierdzam, waga działa, nie mam żadnych zastrzeżeń. Tutaj jest kolejna taka wiata, taki daszek pod pojazdy. No i to by było chyba wszystko. Podejrzewam, że zrobię jeszcze jeden filmik, w którym przedstawię wam całą mapę, właśnie ona wygląda w ten sposób. I po prostu w tamtym filmiku przyjadę się po najbardziej charakterystycznych miejscach na naszej mapie, ale to w innym filmiku. Właśnie celem tego filmiku było zrobienie prezentacji tych maszyn, po prostu pokazaniem tylko jak one są, jaki jest ich dźwięk, jak wyglądają z zewnątrz. Na takie testy polowe przyjdzie pora w następnych gameplayach właśnie z tego dodatku. No i teraz przyszła pora, jak już troszeczkę sobie ten dodatek potestowałem i przyszła pora na taką, była prezentacja, a jako już ma być to jeszcze recenzja, no to sobie to zrecenzujmy. Oczywiście, co jest plusem dodatku? No właśnie fajna mapka, ładna mapka w klimatach Europy Wschodniej z... Nie jest ona mała, dość duże są te pola, więc to tak, jeżeli ktoś lubi duże pola, to to jest coś dla niego. Mapka jest ładna, jest tutaj zupełnie nowy wygląd trawy, wiele nowych tekstur, jak chociażby właśnie podłoża, tekstury trawy. I przeróżne inne rzeczy są tutaj zmienione, no, między innymi ten taśmociąg, więc ta mapka ma dużo nowych modeli graficznych, tekstur i tak dalej. Oczywiście na plus wszystkie maszyny, które tutaj są, nie ma tutaj maszyny, która mi się nie podoba. Fajne są te kombajny, fajne są te ciągniki od Zetora, tylko szkoda, że tych maszyn jest tak mało, ale do wad przejdziemy właśnie zaraz. W ciągnikach od Zetora właśnie podoba mi się najbardziej ten Zetor Crystal i właśnie chciałem, żeby było więcej albo tych starych ciągników w tym DLC, albo czegoś o większej mocy, bo szkoda, że nie ma tutaj właśnie, i to jest chyba największy minus, że nie ma tutaj polskich maszyn. Jest to mapka niby w klimatach Europy Wschodniej, ale polskich maszyn tutaj niestety nie ma. Nie ma Ursusa, nie ma jakiejś Unii, nie ma żadnego Bizona czy czegoś w tym stylu, co mi się oczywiście właśnie nie podoba i to jest chyba największy minus tego dodatku, że tych maszyn jednak mogłoby być trochę więcej i żeby to były jakieś polskie marki, skoro jest to dodatek Europy Wschodniej. I co jest jeszcze minusem, że szkoda, że nie dali troszeczkę bardziej potężnych ciągników. W sensie te tutaj właśnie maksymalnie ten ciągnik ma moc 147 koni mechanicznych. Szkoda, że nie dali właśnie jakichś innych wschodnioeuropejskich ciągników o większej mocy. O, ja na przykład chciałbym, tak teraz na chwilę obecnie mi się wymyśliło, że chciałbym zobaczyć tutaj kierowca K700 na przykład, który ma ponad 200 koni z tego co się orientuje. No i to jest właśnie największy minus tego dodatku, że jest tak mało maszyn i brak polskich marek. A poza tym DLC mi się podoba. Na pewno będę długo grał na tej mapce i z tymi maszynami, bo są dość fajne, zawsze coś nowego, wiadomo. DLC oceniam mniej więcej 8 na 10, jednak to, że jest mniej maszyn niż bym chciał, a już na pewno nie ma tu polskich maszyn, to dodatek ocenię maksymalnie na 8 na 10, ale jeszcze i tak nie grałem w niego aż tak dużo, jak bym chciał. Okej, tak więc w tym filmiku to już byłoby wszystko. Spodziewajcie się gameplay bezpośrednio z tego dodatku, czyli tylko na maszynach z tego dodatku, coś tam wymyślę jeszcze w przyszłości, co by z tego dodatku robić. Spodziewajcie się też filmiku z prezentacją mapy. No i chyba w tym filmiku to już będzie wszystko.
Piszcie w komentarzach wasze wrażenia i między innymi wasze odczucia, to jak oceniacie dodatek Gold, oczywiście jeżeli go posiadacie. Piszcie w komentarzach, co chcielibyście zobaczyć w filmikach właśnie z tego dodatku. I to chyba wszystko. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, to dajcie łapkę w górę. Widzimy się w następnych gameplayach z gry Farming Simulator 15. Cześć. Od tej przyczepy, ale znowu mniejsza od tej, czyli coś pomiędzy. Idealnie na takie małe zetorki, co tutaj są. Oczywiście tą tutaj plandekę można ściągać. Idziemy dalej. Tutaj mamy pług Querland AB85. Pług ten kosztuje 12 tysięcy euro, ma szerokość roboczą 1,9 metra oraz wymaga ciągnika o minimalnej mocy 92 koni mechanicznych. Jest, jak widać, to pług czteroskibowy i nieobracany, czyli w przeciwieństwie do tych pługów, które są oryginalnie w grze, ten pług jest nieobracany. Tak więc to jest taka różnica. Idziemy dalej, mamy tutaj talerzówę Querland Qualdisc Farmer 3000. Cena właśnie tej talerzówy to 8200 euro, szerokość 3 metrów, znaczy szerokość robocza to 3 metry i wymaga ciągnika o minimalnej mocy 90 koni mechanicznych. Dobra, idziemy dalej. Tutaj mamy siewnik Querland DL w cenie 9000 euro, szerokości roboczej 3 metrów. W zbiorniku mieści się 750 litrów zboża i wymaga ciągnika o mocy minimum 75 koni mechanicznych. Jest to siewnik zbożowy. Tutaj mamy natomiast siewnik już do kukurydzy i do buraków, czyli Querland Optima V. Kosztuje właśnie ten siewnik 12 tysięcy euro, ma szerokość roboczą 3,8 metra. Jego zbiornik mieści 600 litrów ziarna oraz wymaga ciągnika o minimalnej mocy 70 koni mechanicznych. No i ostatnia maszynka w tym DLC, czyli Crown Exacta L700, jest to rozsiewacz do nawozów, kosztuje 4,5 tysiąca euro, jego szerokość rozrzucania nawozu to 12 metrów, a pojemność nawozu to 700 litrów. Okej, to by były właśnie wszystkie maszynki w tym DLC. Jeszcze sobie troszeczkę objadę nasze gospodarstwo. Tutaj mamy, jak widać, takie hangary na uprawy. Tutaj jest hangar na wióry drzewne. Obok jest hangar na buraki. Tutaj też jest taki fajny taśmociąg. Oczywiście do ładowania tych naszych buraków na przyczepę. No i ostatni hangar jest na ziemniaki. Również jest tutaj taśmociąg do ładowania tych ziemniaków na przyczepę. Co jeszcze jest na naszej farmie? Tutaj są takie, myślę, garaże. Znaczy taka wiata, to jest jedynie daszek. I tutaj będziemy mogli przetrzymywać, między innymi przetrzymywać nasze pojazdy. Dalej jest kolejny garaż właśnie na pojazdy w takim wschodnioeuropejskim stylu. W ogóle ta mapka jest dźwięk silnika. Dobry mod właśnie będzie dzięki temu, że matura. Przejdźmy dalej. Ostatni ciągnik z tego DLC, czyli Zetor Forterra 150 HD. Jest to ciągnik, który kosztuje 136 tysięcy euro, a jego moc to 147 koni mechanicznych. Podejrzewam, że będzie to mój drugi ulubiony ciągnik z tego dodatku, zaraz właśnie po Zetorze Krystalu. Jest to właśnie najsilniejszy ciągnik z tego dodatku. Niestety nie dali żadnego jeszcze bardziej silnego ciągnika, no ale trudno, musimy to jakoś przeżyć. Teraz przejdźmy właśnie do kombajnów. Na pierwszy ogień pójdzie kombajn Rossel Mesh Acros 595. Plus, który kosztuje 189 tysięcy euro, ma moc 325 koni mechanicznych, jego zbiornik mieści 9 tysięcy litrów zboża i właśnie do tego kombajnu jest przeznaczony header Rossel Mesh Powerstream 700, który ma 7 metrów szerokości. Oj, nie do tego wsiadłem.
Tak się ten, w ten sposób się ten kombajn właśnie rozkłada. Tak wygląda w środku. Oczywiście jest tu też pogląd na zbiornik. Niestety nie ma tutaj w headerach, że właśnie chodzą te noże w headerze. To jest dla mnie dość dziwne. Myślałem, że w dodatku to dodadzą, ale niestety nie. Dobra, przejdźmy do następnego kombajnu, czyli... No, nie mogę skoczyć. Russell Mesh Torum 760. Jest to kombajn, który kosztuje 342 tysiące euro. Jego moc to 490 koni mechanicznych oraz zbiornik na ziarno pojemności 12 tysięcy litrów. I właśnie do tego kombajnu przeznaczony jest header Russell Mesh Power Stream 900, który ma szerokość 9 metrów. I jest też header do kukurydzy Russell Mesh Argus 870, który ma długość 5,7 metra i kosztuje właśnie 32 tysiące euro. Ten header do kukurydzy chyba możemy do tych obydwu kombajnów Russell Mesha używać, aczkolwiek jeszcze tego nie testowałem, ale na pewno on jest do tego toruma. Ok, przejdźmy do wnętrza tego kombajnu. W ten sposób się właśnie rozkłada. W wschodnioeuropejskim stylu, ale bardziej to jest właśnie taki stary PGR, stara jakaś spółdzielnia, więc to właśnie w tym stylu wschodnioeuropejskim, a nie tak jak wygląda to teraz, tylko takie gospodarstwa z czasów socjalistycznych. I tutaj jest ciekawa rzecz, bo jest kanał, słuchajcie. Więc na pewno wiele osób będzie się bawiło w ten sposób, że będzie wyjeżdżać z pojazdami na kanał i oglądać, co one tam mają pod spodem. Bo widziałem wiele modów, jakichś tam modeli budynków, które mają kanał, więc to się pewnie niektórym spodoba. Co my tu mamy dalej? Zaraz sobie zobaczymy. Tutaj jest... Tutaj są nawozy właśnie. W tym miejscu możemy napełniać się nasze opryskiwacze i tak dalej. Tutaj jest paleta z zbożami, tutaj będziemy mogli napełniać siewniki. Tutaj jest, o ile się nie mylę, silos, w którym będziemy mogli napełniać przyczepę ze zbożem. Tutaj jest stacja do tankowania. O, właśnie tutaj jest ten silos, tutaj będziemy wysypywać zboże, a z drugiej strony właśnie je wsypywać na przyczepę, jeżeli nam się zachce. Idziemy dalej, tutaj mamy mini silos, w sumie nie mini, bo jednak jest dość duży, większy niż na mapie Bjornholm, silos na kiszonkę, a znajduje się on w tym miejscu, gdyż tutaj jest właśnie obora dla krów. I powiem wam, że ona wygląda całkiem fajnie, całkiem klimatycznie, podoba mi się właśnie tak ta obora wygląda. I co oczywiście na plus, jest ona blisko farmy. W przeciwieństwie do tego, co było wcześniej, na mapie Bjornholm, tam były krowy dość daleko od farmy, a teraz właśnie pastwisko krów jest tuż przy samej farmie. Niektórym może się to podobać, niektórym nie, mi się to akurat bardzo podoba. Tutaj mamy zbiornik z gnojowicą na farmie, a tutaj będzie się pojawiać obornik. Dobra, przejdziemy się na drugą stronę ulicy, bo tam też mamy pewne elementy naszej farmy. No więc tutaj mamy miejsce, w którym możemy sprzedawać słomę, siano, właśnie bele słomy, siana i tak dalej, jeżeli ich nie potrzebujemy. Idziemy dalej. Tutaj mamy wagę. Zaraz zobaczymy, ile ten zetorek waży. Hmm, 4 tony 834 kg. Czyli ta waga działa, to już testowałem, potwierdzam, waga działa, nie mam żadnych zastrzeżeń. Tutaj jest kolejna taka wiata, taki daszek pod pojazdy. No i to by było chyba wszystko. Podejrzewam, że...
Cześć, z tej strony Kador, to jest prezentacja i recenzja dodatku Gold do gry Farming Simulator 15. Kupując dodatek Gold, mój Farming Simulator zupgrade'ował się do złotej edycji. Właśnie mogliście kupić złotą edycję oddzielnie lub kupić sam dodatek i wtedy gra automatycznie stawała się Gold. Okej, więc może przejdźmy właśnie do save'a, którego sobie przygotowałem, na którym mam już ustawione maszyny. Zaczynajmy. Tutaj standardowo są trzy grafiki, w skrócie prezentujące mapkę oraz opisy właśnie tej mapki. Jak ktoś chce, to niech oczywiście sobie przeczyta. Oczywiście ktoś, kto nie ma dodatku, bo jak ktoś ma, to już zapewne sobie to przeczytał. Dobra, jesteśmy już na farmie. Mam tutaj, jak już mówiłem, kupione wszystkie maszyny, które się w tym DLC znajdują, za wyjątkiem kombajnu Rossellmann Żniwa, gdyż ja kupiłem grę na CDPPL i tam właśnie ten kombajn w formie dodatku za zamówienie gry przed premierą nie był dostępny, więc niestety tego starego kombajnu nie mam, ale tak to mam właśnie wszystkie maszyny, które w tym dodatku zostały dodane, więc może zacznijmy sobie po prostu po kolei przedstawiać każdą z osobna. Okej, na pierwszy rzut idzie Zetor Crystal 120-45. Jest to ciągnik, którego cena wynosi 52 tysiące euro, a moc to 121 koni mechanicznych. Wejdźmy sobie do środka, posłuchajcie, jaki ten ciągnik ma dźwięk. Bardzo ładnie wykonany mod, bardzo dobrze, że dodali właśnie tego Zetora Krystala, bo chciałem tego typu właśnie ciągnik DLC, taki stary. No i się na szczęście doczekałem. Okej, przejdźmy do następnej maszyny, czyli Zetor Major 80. Jest to ciągnik, który kosztuje 58 tysięcy euro oraz ma moc 75 koni mechanicznych. Wejdźmy sobie do środka i posłuchajmy, jak działa silnik. W środku jest oczywiście ładnie zrobiony. Przejdźmy do następnej maszyny, czyli Zetor Proxima 120 Power. Jest to ciągnik, który kosztuje 98 tysięcy euro, a jego moc to 117 koni mechanicznych. Jak widać, ma tutaj konsolę, czyli ten ciągnik, do tego ciągnika będzie można przyczepić tura. A właśnie, posłuchajcie, jak chodzi. Całkiem fajny właśnie ma, bardzo ładny kombajn. Oczywiście motowidła można tutaj ustawiać, jak się tam chce. Dobra, idziemy dalej, żeby nie przedłużać. Tutaj mamy już sieczkarnię o nazwie Rossellmesh RSM 1403. Sieczkarnia ta kosztuje 229 tysięcy euro oraz ma moc 442 koni mechanicznych, czyli jest mniejsza, tańsza i troszeczkę mniej wydajna niż ta sieczkarnia Crown, ale to lepiej, bo będzie bardziej przystępna na początku gry. Tu jest właśnie również header do kukurydzy Rossellmesh 600R, który kosztuje 35 tysięcy euro i ma szerokość 6 metrów. No w porównaniu do tego headeru, co jest do sieczkarni Crown, to tamten ma szerokość 10,5 metra, ten ma tylko 6, ale myślę, że i tak to jest wystarczająco. Kolejnymi przystawkami właśnie do tej sieczkarni jest przystawka do zbierania pokosów trawy o nazwie Forab 370, kosztuje 11 tysięcy euro i ma 3 metry szerokości. I drugą przystawką jest Rossellmesh Grass Header 500D, czyli jest to przystawka do bezpośredniego koszenia i
wciągania trawy do wnętrza sieczkarni. Kosztuje ten header 28 tysięcy euro oraz ma szerokość 5 metrów. Ok, myślę, że możemy iść dalej. Tutaj jest ciężarówka Tatra Phoenix Agro Truck z napędem 6x6. Właśnie ta ciężarówka kosztuje 165 tysięcy euro i ma moc 462 koni mechanicznych. Jest bardzo ładnie zrobiona, jej maksymalna prędkość to 66 km na godzinę. Ma troszeczkę większą moc niż ta ciężarówka Mana, co jest oryginalnie w grze, ale za to ma troszeczkę mniejszą maksymalną prędkość. Ok, idziemy dalej. Teraz przyszła pora na osprzęt. I tutaj na pierwszy ogień przyczepa Farmtech TDK 1600. Przyczepa ta kosztuje 14,5 tysiąca euro oraz jest o pojemności 15 tysięcy litrów, czyli więcej niż ta najmniejsza przyczepa, co jest w tej grze. Marki, zaraz wam powiem, czekajcie. Czyli ta przyczepa jest większa.